Powiedziałem już dużo o elastyczności popytu, lecz pewnie zastanawiacie się, czy można też mówić o elastyczności podaży. Dobrze się domyślacie, oczywiście można. Zajmiemy się więc ciekawą kwestią: jak procentowa zmiana wielkości podaży zależy od procentowej zmiany ceny. Na przykład załóżmy, że mamy stoisko z lemoniadą. Na tej osi jest cena, a na tej osi jest Ilość. Niech nasza krzywa podaży wygląda tak. Oczywiście, im wyższa cena, tym większa wielkość podaży. Załóżmy teraz, że przy cenie 1 dolara, że przy cenie 1 dolara wielkość podaży wynosi 10. Niech jednostką będą galony tygodniowo. Zatem wielkość podaży to 10 galonów tygodniowo. I jeśli teraz cena wzrośnie do, powiedzmy,. 2 dolarów do 2 dolarów to wielkość podaży... Wielkość podaży wzrośnie do... wzrośnie do 16 galonów tygodniowo. Policzmy, jaka jest elastyczność podaży w tym zaznaczonym fragmencie krzywej. Elastyczność podaży. Na pewno wiecie, jak to policzyć. To będzie procentowa zmiana wielkości podaży, dzielona przez procentową zmianę ceny. Jaką mamy więc procentową zmianę ceny? Cena zmieniła się z 1 na 2 dolary, więc mamy wzrost ceny o 1 dolara. Wzrost ceny za galon o 1 dolara. Mamy wzrost o 1 dolara. Lecz nie liczymy procentu od 1 dolara, tak jak robi się to tradycyjnie, bo chcemy mieć taką samą zmianę procentową między 1 a 2 i między 2 a 1. Obliczając elastyczność, zawsze bierzemy za podstawę średnią arytmetyczną z tych dwóch wartości. 1 dodać 2 to 3, a 3 przez 2 to 1,5. Mamy więc 1 przez 1,5 dolara, bo 1,5 leży dokładnie po środku. A 1 przez 1,5 to w przybliżeniu 67%. Mniej więcej 67%. Mamy zmianę ceny w przybliżeniu o 67%, licząc tą szczególną metodą ze średnią jako podstawą. Zaś procentowa zmiana wielkości podaży. Procentowa zmiana wielkości podaży, czyli to tutaj. To tutaj. Zmiana była z 10 na 16, zatem o plus 6, dzielone przez średnią z 10 i 16, czyli przez 13. 10 plus 16 to 26, przez 2 to 13. Zatem 6 przez 13 to 40 kilka procent. Wejmę kalkulator. 6 podzielić przez 13. To 46%. To wyrażenie jest równe 46%. Wyszło nam więc, gdy użyliśmy średniej jako podstawy, że wzrost ceny o 67% powoduje wzrost wielkości podaży o 46%. To jest wzrost wielkości podaży o 46%. Widać już, że nasza elastyczność podaży będzie równa 46% dzielone przez 67%, czyli nieco mniej niż 1. Możemy więc podzielić ten wynik przez 0,666. Szóstki ciągną się w nieskończoność. Wyszło 0,69. Elastyczność podaży wynosi 0,69 w przybliżeniu. To nam mówi, że uzyskujemy mniejszą procentową zmianę, przynajmniej w tej części, że uzyskujemy mniejszą procentową zmianę wielkości podaży niż wynosi procentowa zmiana ceny. Przemyślmy teraz, podobnie jak przy elastyczności popytu, różne scenariusze. Zastanówmy się, w jakiej sytuacji podaż jest nieelastyczna, na przykład doskonale nieelastyczna. Niech to będzie cena. I wielkość podaży. Tym razem weźmy na przykład mnie. Robię filmy, uwielbiam je robić, najchętniej robiłbym je przez cały dzień, więc nie dbam o to, ile mi płacicie, a nawet czy w ogóle mi płacicie. Pewnie, gdybyście mi płacili, robiłbym więcej takich filmów. Załóżmy jednak, że kompletnie mnie nie obchodzi, ile mi płacicie: centa za film, 0 centów za film, czy, dajmy na to, 1000 dolarów za film. I tak będę robił tyle samo filmów dziennie. Tu jednostką są zatem filmy dziennie. Licząc średnio, a tu mamy cenę za film. I przyjmijmy, że bez względu na cenę, czy płacicie mi 0 czy 1000 dolarów, zamierzam robić przeciętnie, powiedzmy, 3 filmy dziennie. Mamy więc coś takiego. To jest doskonale nieelastyczna, doskonale nieelastyczna krzywa podaży. To jest doskonale. Nieelastyczna krzywa podaży. Jest też inna możliwość. Może być tak, że ktoś jest rolnikiem. Najpierw osie, ceny i ilości. Może być tak, że ktoś jest rolnikiem i może uprawiać roślinę A lub roślinę B. Załóżmy kukurydzę lub pszenicę. Zmiana uprawy nie jest problemem. Załóżmy dla uproszczenia, że tyle samo kosztuje go uprawa jednej i drugiej rośliny. W tej sytuacji przyjmijmy, że cena pszenicy… Używam porównywalnych jednostek. Cena pszenicy… Cena pszenicy wynosi… Po uwzględnieniu jednostek i tak dalej… 10 dolarów za kwintal. Albo coś takiego. Próbuję maksymalnie uprościć nasz model. Na tym wykresie niech będzie kukurydza. Kukurydza. Kukurydza… I jeśli kukurydza… Jeśli kukurydza kosztuje 10 dolarów, jeśli oba produkty kosztują 10 dolarów, wyprodukuje… To jest niejasne. Cena kukurydzy… Cena kukurydzy to 10 dolarów, a ilość, powiedzmy, że wyprodukuje 2000 kwintali. Pewnie nie ma to nic wspólnego z prawdziwą ceną kukurydzy czy pszenicy. I tak samo pszenica, wielkość podaży… Też wynosi 2000. Teraz uwaga. Jeśli cena kukurydzy choć minimalnie wzrośnie, nanieśmy tę kukurydzę na wykres. Tu jest 10 dolarów, a tu 2000 kwintali rocznie. Załóżmy, że jesteśmy tutaj. Jeśli cena kukurydzy choć minimalnie wzrośnie, jeśli cena kukurydzy wzrośnie nawet tylko do 10 dolarów i 5 centów za kwintal, to rolnik od razu przestawi całą produkcję na kukurydzę. Tu wielkość spadnie do zera, a tu wzrośnie do 4000. Przy wzroście ceny o zaledwie 5 centów, wielkość podaży wzrośnie aż do 4000. I odwrotnie, jeśli cena minimalnie spadnie, np. do 9,95, to rolnik przestawi całą produkcję na pszenicę. Widać więc, że krzywa… Że krzywa podaży stała się bardzo płaska. Popatrzcie, w efekcie bardzo małych procentowych zmian ceny następują bardzo duże procentowe zmiany wielkości podaży. Zatem ta krzywa dąży do doskonałej do doskonałej elastyczności. Ogromne zmiany wielkości podaży elastyczności w rezultacie minimalnych zmian ceny. W elastyczności podaży fajne jest to, że bardzo łatwo wykreślić krzywą o elastyczności równej 1, a właściwie każdą o stałej elastyczności. Ale jeśli chodzi o elastyczność jednostkową, to wygląda ona tak. To naprawdę krzywa o elastyczności równej 1. Wygląda tak. Ta krzywa jest tak łatwa, bo ma dodatnie nachylenie. W miarę jak rośnie cena, rośnie też wielkość podaży. Z tego względu w każdym punkcie te zmienne są proporcjonalne. Dana zmiana ceny i odpowiadająca jej zmiana wielkości są procentowo równe. Gdy rośnie cena, gdy mamy średnią cenę, mamy też średnią wielkość podaży. Natomiast przy wysokiej cenie mamy dużą wielkość. Każdy taki schodek oznacza ten sam procent obu wartości. Przy niskiej cenie mamy małą wielkość. Zatem dużo łatwiej jest wykreślić krzywą, krzywą podaży o jednostkowej elastyczności, niż normalną krzywą popytu o elastyczności równej 1.